Cześć, witam Was serdecznie w kolejnym filmie. Zapraszam Was na dzień ze mną, tak jak w ostatnich filmach. Dużo planów, piękna pogoda, muszę ugotować obiad, jeszcze muszę wyjść gdzieś tak na godzinę. No, mam nadzieję, że zmieszczę się w godzinie później. Może przy okazji zajrzę jeszcze do starego domu, zabiorę część ubrań, bo dzisiaj chcę Wam pokazać szafę, jaką tutaj mam. No, jestem z niej zadowolona, ale boję się, że nie zmieszczą mi się tutaj wszystkie ubrania, na pewno się nie zmieszczą, więc będę musiała jakieś rozwiązanie wprowadzić. Nie będzie z tym większego problemu, jedynie co, to będę musiała po prostu mieć też garderobę na górze i będą tam po prostu sezonowe rzeczy, więc raz do roku będę musiała gdzieś tam zaglądać i przenosić ubrania. Oczywiście wszystkie ubrania zmieściłyby mi się na górze, w jednej czy drugiej garderobie, ale ja, jak zauważyłam, mieszkając tutaj, rano potrzebuję mieć te ubrania pod ręką, czyli na dole. I tutaj w tym pokoju się maluję, wychodząc do pracy, i w międzyczasie patrzę i widzę swoje ubrania i wiem, co założę. Więc takie, no, wszystkie potrzebne rzeczy w danym miesiącu, no, czy tam na daną porę roku, będę miała tutaj i jest mi zdecydowanie wygodniej, bo ja wciąż o czymś zapominałam. Niby z góry zabierałam te ubrania, które miałam się tutaj ubrać. Kiedy skończyłam makijaż, widziałam, że no nie mam bielizny, nie mam rajstop, nie mam tam czegoś. No i pędem na górę, więc ja rano mam bardzo mało czasu, więc muszę mieć wszystko pod ręką i muszę sobie to tak ułożyć, żeby mi pasowało. Pewnie fajniej by było mieć wszystko w jednym miejscu, ale na dole takiego miejsca nie mam, więc kupiłam tę szafę, na razie jestem z niej zadowolona. Myśmy też zmienili projekt, bo tu do tego pokoju była też wielka garderoba, która zabrałaby tylną część salonu. Ja tego nie chciałam. I dobrze, bo ja jednak nie lubię pomieszczeń bez okien. No po prostu zmieniłam projekt. Bardzo wiele zresztą się w tym projekcie zmieniło, zwłaszcza na parterze. Ale cóż, no wychodzę teraz, wrócę z kolejnymi ubraniami i zobaczę, czy... No wiem, ja już wiem, że się ze wszystkim nie zmieszczę. Zastanawiam się tylko, co przywiozę później. A teraz muszę szybciutko ogarnąć to, co mam do załatwienia. Muszę też później ugotować jakiś obiad, może też Wam pokażę. Myślę, że to będą klopsiki. Jakoś tak mam ochotę na takie szpitalne jedzenie. No i zobaczymy, co dzień przyniesie. Także zapraszam do oglądania. Przyjechałam po kolejną partię ubrań. No i mam obawy, czy to wszystko w tej nowej szafie mi się zmieści. Troszeczkę już jakieś tam luzy się tutaj pojawiły, ale no muszę tutaj zrobić potężną segregację. To nie tylko ten wieszak, ale tu jeszcze ten drugi i trzeci ze sportowymi ubraniami. Co tu zrobić? Co tu zrobić? Myślę, że najlepszym wyjściem będzie segregacja. Ładuję to wszystko do tych toreb z IKEA, mam ich kilka. One są pojemne i fajne, mają też uszy, można na ramię sobie zawiesić. No i będę pakować. To będzie druga partia, trzecia. To będzie trzecia partia ubrań. No i muszę chyba wziąć się też za sukienki już takie jesienno, wiosenno, przepraszam, letnie. No, wszystkie te rzeczy mi są potrzebne, więc biorę się za pakowanie. A jeszcze chciałam Wam powiedzieć, że znalazłam tutaj taki zestaw sztućców. One są chyba rosyjskie i też je zabiorę. A przydadzą się, zwłaszcza brakuje mi łyżeczek, więc zabiorę
Niech tutaj nie leży. Pełno kurzu tutaj się zrobiło. Powiem wam, że brakuje mi takiej przytulności. Jak weszłam do tego mieszkanka, teraz mogę nazwać je mieszkanko, chociaż tutaj jest chyba ze 100 metrów kwadratowych, ale jednak jakieś takie tutaj jest inne ciepełko, do którego jestem przyzwyczajona. No i muszę to sobie wszystko w nowym domu też zrobić, żeby czuć tą przytulność, jaką czułam w tym mieszkaniu. No cóż, nie ma co gadać, biorę się za pakowanie. Zapakowałam tyle, no tego jest dość dużo, to tak nie wygląda. I wszystkie ubrania biorę od razu z wieszakami i tak powieszę do nowej szafy, choć chcę wymienić te wieszaki, żeby były wszystkie w jednym kolorze. To jeszcze muszę zabrać, te sukienki, bo na pewno jeszcze je będę nosić. No jest ich tutaj dość sporo, ale ja wiem, że latem do tych sukienek będę zaglądać, znaczy będę je zakładać. To wszystko zostaje, ja tych sukienek nie noszę. Tu jest Zara, Simple i inne letnie sukienki, do których już nie wracam i zostawię też marynarki. Nie noszę marynarek praktycznie w ogóle. Nie pamiętam, kiedy miałam na sobie jakąś marynarkę. I te zimowe rzeczy, których nie noszę. Tak, może jeszcze te worki z lawendą, niech one może tu zostaną rzeczywiście. Tutaj zawsze wszystkie ubrania przekładam takimi workami wypełnionymi lawendą. Z tymi ubraniami nie wiem, co zrobić, ale ten cały wieszak chyba zostanie, bo praktycznie tych ubrań nie noszę. I wszystko to muszę jeszcze zabrać. To są takie podstawowe t-shirty, koszulki na ramionczkach, rzeczy sportowe. To wszystko mi jest potrzebne, chociażby na rower, czy tak przy domu, bo ja chodzę w getrach i właśnie w takich podkoszulkach. Więc cały ten wieszak jeszcze muszę zabrać i tę partię sukienek. Więc to pewnie za jakiś czas. Te sukienki mogą sobie tu jeszcze wisieć. Kolejnym razem zabiorę wszystkie te rzeczy. Jeszcze tutaj sobie odłożyłam kilka takich podstawowych basiców. Getry już mam w domu, więc to powinno mi wystarczyć. No i kiedyś muszę zabrać oto tego pięknego kwiatka. No i wszystkie książki, jest ich wszędzie po kątach. Wszystkiego wam nie pokażę, bo tu jest taki bałagan. No więc muszę zabrać jeszcze tego. To jest fikus chyba. Dobrze mówię? Te kwiaty mi tutaj zmarniały. Mam dwa, kiedyś je rozsadziłam. Może gdybym je tutaj tak, wiecie, doprowadziła do porządku, powycinała wszystkie te suche liście, to może jeszcze... Chyba ten najlepiej wygląda, więc się zastanowię, bo one są duże i wypełniłyby co niektóre przestrzenie. No, zastanowię się jeszcze. I tak wygląda ta szafa. Brakuje mi tutaj jeszcze, jak widzicie, zresztą jednych drzwi, bo nie było na magazynie ani w sklepie, więc jeszcze na nie czekam. I powiem wam, że jestem bardzo z tej szafy zadowolona. Wszystko widzę, co wisi na wieszakach, a ja wieszam wszystko na wieszakach. Od bluzeczek na ramionczkach po wiecie, płaszcze. Więc wszystko musi wisieć na wieszakach i ja po prostu będę to widziała. Może nie będę widziała tak jak teraz widzę, no bo jeszcze ja byłam w mieszkaniu, coś wam nagrałam, zabrałam tutaj część rzeczy, jeszcze w domu bardzo dużo rzeczy zostało, ale rano chyba wam mówiłam, że po prostu będę musiała zorganizować też taką przejściową garderobę na górze, zwłaszcza, że tam mam takie dwa wielkie, jedno duże pomieszczenie, drugie mniejsze, to chyba po prostu w tym większym pomieszczeniu będą magazynowane rzeczy tak przejściowo. Świetna jest ta garderoba, bardzo się cieszę, że zdecydowałam się na te szyby,
przez które po prostu wszystko widać. Ta szafa ma 3 metry. No i cóż mam powiedzieć, nie zmieszczę się w niej. Na dole jest jeden rząd szuflad. Tych węższych to są szuflady do przechowywania na przykład bielizny czy czego jeszcze? Jakieś rajstopy, skarpety, takie drobniejsze rzeczy. To są głębokie szuflady, może nie głębokie, ale duże. I ja już do nich zamówiłam organizery, też z IKEA. Zaczęłam wkładać tutaj właśnie te rzeczy i zrobił się bałagan. To już mi się nie podoba, więc zamówiłam sporo tych organizerów. No i zobaczymy, czy dobrze wszystko wymierzyłam, czy będzie za dużo, czy za mało. Więc tutaj też jest szyba i te organizery będą potrzebne, żeby po prostu nie było widać bałaganu. A na dole, we wszystkich tych szafach są też takie wysuwane półki. I tu będę trzymała, muszę jeszcze odklejać te wszystkie metki. I tu będę trzymała w tych szafach wszystkie moje buty. I tutaj na pewno mi się to wszystko zmieści. Wyższe kozaki będą leżeć. Czy ja mam w ogóle jakieś wysokie kozaki? A mam jedne takie zamszowe. Więc będą wypchane i będą leżeć. Tu jest fajny materiał, więc też nie będą się ślizgać. Co mogę powiedzieć? Bez problemu jakby sięgam, zobaczcie, tu do wieszaków. Wszystkie wieszaki sobie wymienię, bo jak widzicie mam przeróżne. Ja wiem, czy to mi przeszkadza, ale może ładniej to będzie wyglądało i chcę kupić właśnie takie wieszaki. Ja je kupiłam w Isku. Widziałam je też w TK Maxie, a w wielu sklepach, ale wydaje mi się, że te z Iska najtaniej wychodzą. Co jeszcze mogę tutaj o tej szafie powiedzieć? Aha, nie pamiętam jaką ona ma wysokość, ale nie brałam tej najwyższej, bo ja jeszcze do sufitu mam sporo miejsca. Nie chcę kłaść nic na górze, bo ja tego nie znoszę, bo tam będzie na tym wszystkim osiadał kurz. Więc ja wolę sobie przynieść tutaj drabinkę i powycierać, niż żeby mi na jakichś koszach, pojemnikach ten kurz się gromadził. Zresztą ja nie mam takiej potrzeby. Ja rozumiem, że niektórzy muszą mieć jeszcze dodatkowe pojemniki. No tutaj mam tego miejsca naprawdę sporo. Sukienki Maxi lekko, jak widzicie, leżą. No trudno, nie chciałam wyżej tego pałąka, bo ja bym po prostu nie sięgnęła, więc muszę sobie to jeszcze wszystko ułożyć. Tutaj mam takie jakby przejściowe sukienki, w sensie na późną wiosnę. Tutaj mam swoje dzianinowe sukienki, w torbach już są też letnie i jeszcze coś tam jest, już nie pamiętam. A tutaj chciałam zmieścić swoje płaszcze, kardigany i takie rzeczy, które rzadziej zakładam, bo to są bluzki i mam spódnice chyba 2, może 3, więc a ja bardzo rzadko zakładam spódnice, bardzo, bardzo rzadko, więc tu pod tymi krótkimi rzeczami będę mogła sobie trzymać chociażby tam te torebki, które są tam na początku, tylko tam jest wygodnie, bo nie ma drzwi, więc ja wracam z pracy, wkładam tam torebkę i super, więc no, będę monitorowała oczywiście o te drzwi, ale jakby dobrze, że one są, bo zauważyłam, że ubrania, które wisiały w moim mieszkaniu na tych wieszakach, na kółkach, to te, które rzadziej, naprawdę bardzo rzadko albo w ogóle nie zakładałam, były lekko przykurzone, zwłaszcza na czarnych płaszczach, marynarkach widziałam taki lekki kurz, a wszystko to, co pakuję, co mi jest potrzebne, jest na świeżo wyprane.
Więc czyściutkie ubrania sobie tutaj wieszam. Nie będę w stanie Wam mogła, może mi się uda, ale chyba ja nie widzę tu w podglądzie. Ta szyba jest tutaj cięta, tak jak dawniej lustra były cięte, więc bardzo ładnie to wygląda, bardzo ładnie to wygląda. Ale no, trzeba się temu przyjrzeć. Więc mam tu swoją przestrzeń, z której jestem bardzo zadowolona. Jest mi tu wygodnie. Tutaj wieczorem sobie robię pielęgnację. Tutaj, o właśnie, przy tym biurku. Nie wiem, czy tam w ogóle mam jakiś porządek. Jak widzicie, no to biurko i to krzesło, które zatrzymałam sobie od mojego taty, nie pasuje tu, ale powiem Wam, że to biurko, ten blat jest tak duży, tak mi jest tutaj wygodnie. Już nawet myślałam, żeby pobielić to biurko, ale nie wiem, czy to mi jest potrzebne, no bo tutaj nikt nie zagląda. To jest takie moje miejsce pracy. I jakby ta część tutaj, ta szafa i tamta część do siebie pasują. To są też meble z IKEA, więc no to biurko troszeczkę tutaj jakby no zdecydowanie nie pasuje, ale to mi ma być wygodnie i to nie musi wyglądać, tak? Nie jest mi to potrzebne. Jeszcze nie mam oświetlenia, jeszcze wiszą druty tu przede mną i tutaj za mną, ale jeszcze nie mam żadnej koncepcji na to oświetlenie tutaj w tym pomieszczeniu. Jak tylko zrobię obiad, to wyruszam na rower, wsiadam, jadę. U nas na Dolnym Śląsku dzisiaj jest w słońcu, myślę, ponad 20 stopni, a zapowiadali 14, więc no jest przepięknie, muszę wykorzystać ten piękny dzień na aktywność ruchową. No i wsiądę i będę jechać pewnie ze 2 godziny. No tak z 20 km trzeba dzisiaj koniecznie zrobić. Jest przepięknie. A dzisiaj na obiad będą klopsiki w takim sosie paprykowo-cebulowym. Plus jeszcze doleję tą pasatę pomidorową z muti i wrzucę klopsiki, a klopsiki już za chwilę będę mieszać. Tutaj mam mięso mielone z karkówki, jedno jajko, bułka namoczona, pieprz i sól. No i lepię sobie klopsiki. Jak już sos jakieś tak 10-15 minut się pogotował, tak żeby papryka już była ciut miększa, to formuję takie kulki mokrymi dłońmi i wrzucam do gorącego tego wywaru. I tak będę robić raz za razem, aż wszystko już tutaj ulepię. No i będę to dusić jakieś pół godziny, może ciut więcej. I zaraz zmniejszę tylko tutaj temperaturę i to będzie sobie tak po prostu się dusić. Wszystkie klopsiki są już w tym sosie, było ich kilkanaście, 15 albo 16, a łopatki było 35 deko, no plus ta bułka, cebulka, przyprawy. Nie otaczam pulpetów w bułce tarcej czy mące, bo jajko będzie trzymać kształt tych klopsików i jakie teraz wrzuciłam, nie dotykam ich. Dopiero za chwilę, jak już zobaczę, że zaczyna się to gotować, to delikatnie łyżką sobie to przemieszam. Będę dusić jakieś 30 minut. Można ten sos jeszcze zagęścić. On i tak będzie dosyć gęsty, ale gdyby był zbyt luźny, no to albo odrobinę mąki wymieszane z mlekiem, lub mleko wymieszane z kaszą manną, tak żeby ten sosik no, nie był wodnisty. Ale myślę, że tu no, zobaczę. W każdym razie fajnie jest też go delikatnie zabielić. Jeśli będzie dosyć gęsty, to dodam tylko odrobinę mleka.
a jeśli nie, no to zagęszczę go, tak jak Wam powiedziałam. Do tego będą tłuczone ziemniaki i marchewka z groszkiem, też w takim śmietanowym sosie. Czyli no, będzie to takie danie dla przedszkolaków, albo można powiedzieć danie szpitalne, takie najbardziej lubię. I wystarczy to nam na, gdybym była ja tylko z mężem, to pewnie 3 dni byśmy jedli, ale dla 4 osób na 2 dni w zupełności to drugie danie wystarczy. W międzyczasie obrałam ziemniaki, posoliłam, ugotuję. Do ugotowanych ziemniaków dodam łyżkę śmietany i utłuczę je po prostu tak, żeby miały taką aksamitną konsystencję, a tutaj już powolutku, o właśnie tak wyglądają klopsy, nie rozpadły się, po prostu białko ścięło się i one mają fajny kształt i już ten sos jest taki no, lekko zagęszczony, ale jeszcze jak się pogotuje i troszkę odparuje, za dużo wody dałam, to na pewno, to będzie jeszcze gęściejszy. Musiałam zamknąć okno, bo Reksiu bardzo mocno dzisiaj szczeka. Myślałam, że mam marchewkę z groszkiem, będzie tylko marchewka gotowa. Dodam tylko troszeczkę śmietany z odrobiną mąki i będziemy to szamać. Muszę Wam też pokazać ten przepiękny prezent, który dostałam od koleżanki. Przyszła zobaczyć, jak mieszkam i dała mi takiego królika cudownego, który ciągnie doniczkę z takimi żywymi kwiatami. Świetnie to się komponuje z moim stołem. No, na święta na pewno będę chciała mieć tutaj jeszcze więcej kwiatów i takich fantastycznych ozdób. Na razie cieszę się tym oto króliczkiem. Coś pięknego. Marchewka już praktycznie jest gotowa. Jeszcze chwileczkę dosłownie ją pogotuję, żeby jeszcze bardziej zgęstniała, ale ona jak wystygnie, to będzie jeszcze gęstsza. I to, co mi zostało w tym kubeczku, resztę tego mleka z mąką wlewam. Tutaj tak, żeby też delikatnie zabielić ten sos. Słońce zaszło, ale i tak jest pięknie. Jest ciepło, nie ma wiatru, a przede mną 20 km. Pewnie tyle nie zrobię, może w to mi z powrotem będzie 20, ale kiedyś muszę tą trasę przejechać aż do ostatecznej miejscowości, czyli gdzieś tak około 20 km ta trasa. Więc na ten rok wyzwanie będzie. Jadę. A na podwieczorek mam ochotę na coś słodkiego, racuchy z konfiturą wiśniową i wysypałam wszystkie borówki, jakie mi zostały. Już nie mogę się doczekać, kiedy to zjem.